Cześć, dzień dobry, hello, Andrzej Stabelski z Słupsk, Wileńska 39, pierwsze piętro w centrum handlowym Manhattan. Boks 99 i 100, pamiętajcie, że boksy o tych samych numerach są na parterze. Nie, na parterze jest krawiec pod setką, a tutaj są winyle, sklep z płytami winylowymi. Także zaczynamy, od czego zaczynamy? Zaczynamy od słońca, niewiele macie tego słońca. I Anna Jantar kłamie, bo ona śpiewa, że tyle słońca w całym mieście, a to nie jest prawda. Dlaczego nieprawda? Bo tu ciągle pada, leje. Od jutra ponoć ma być lepiej i tak dalej. No ale dzięki temu klienci przychodzą do sklepów czasowicze. I to jacy w czasowicze? Sami zobaczcie. Thank you. To było małżeństwo z Krakowa. Pięknie zaśpiewali Paula McCartneya, znaczy Beatlesa, pięknie zaśpiewali Let It Be, banjo i chórki. Fantastyczna sprawa. No dobrze, lecimy. Tak jak wspomniałem, Anna Jantar, to już jest w sklepie Płyta Osiągalna oraz na stronie www.popmaster.pl. Oprócz tego mamy co? Mamy lipiec, tak? Za miesiąc sierpień. No dobrze, no to sierpień, 80. Piosenki strajkowe śpiewa Maciej Pietrza. Sierpień 80. 2 plus 1 bez limitu. Trochę się rozpadało, chyba słyszycie to. Bez limitu. Co jeszcze mamy? Bo tak trochę polskich płyt przybyło. Jeszcze będzie w następnych filmach więcej. Ale na razie pokazuję Wam to, co już jest na stronie www.popmaster.pl i tutaj w sklepie. Tu mamy na przykład Andrzeja Rosiewicza, Dobry Inter. Dobry Inter to Andrzej Rosiewicz, a tu między innymi Chłopcy Radarowcy. Pamiętacie taką pioseneczkę? Lata 80. Połowa lat 80. zdaje się. Chociaż nagranie z 80. roku. To może pierwsza połowa lat 80. Okej, pora na kolędy. Kolęda nocka. Ernest Bryl, Wojciech Ściński. Ups, sorry. Zasugerowałem się tym, że tutaj imię i nazwisko wykonawców. No, ale to tak ma być. Okej. Okay. Alicja Majewska, For New Love, Dla Nowej Miłości. To już jest tutaj w sklepie. Wszystko po angielsku, normalnie nie przeczytam. Almes, piękny kawałeczek Randy Crawford. Ono gdzieś tutaj jest, Randy Crawford. O, chociażby tu. Ale tu nie ma Almes. Okej. Okay. Znacie to, że nie masz cwaniaka nad warszawiaka. Dawne piosenki warszawskich przedmieści śpiewa Stanisław Grzesiu. No, warszawiacy to cwaniacy, to my wiemy nie od tego. Chyba, że ktoś nie jest cwaniakiem z warszawiaków, to ma kuku na muniu. Tak? Tak chyba to się mówiło. Okej, okay. Tyle złamanych serc i Gang Marcella. A tu między innymi, właśnie tytułowy utwór, Tyle złamanych serc. W oryginale Telly Savalas śpiewał. Telly Savalas w oryginale, a tu mamy polską wersję, polskojęzyczną, śpiewaną przez Gang Marcella. Już się polskie płyty powoli kończą. Blumania i grupa Mech. Oprócz tego mamy jeszcze Urszulę, Bright Days Will Come, a na drugiej stronie mamy Piotra. Nadejdą jasne dni. Piotr. Który to Piotr? Figiel. To on śpiewał? Mały biały pies? Nie, to nie on. Proszę ja Was. Dobrze. Piotr Figiel, Nadejdą jasne dni i Urszula Sipińska. Nadejdą jasne dni, tylko że po angielsku. Okej, okay. Królowie Życia, grupa Kombi, to też już można kupić w tym sklepie. Także jakby jutro pogoda nie dopisywała, zapraszam do Słupska na Wileńską 39 na pierwsze piętro. Chociażby po Kombi, po Królów Życia. Myślę, że połowa w Czasowiczu co najmniej która przyjechała do Ustki, czy tam do Poddębia, czy do Poddąbia. Poddąbie to się mówi. Czy do Kołobrzegu, czy jeszcze gdzieś do Dźwierzyna. Czują się jak królowie życia w tym momencie. Jak wzięli sobą kasę, to mogą się czuć jak królowie życia, bo tych turystów nie za wiele. Także fajnie, w kolejkach nie stoją nigdzie. Zawsze pójdą do sklepu, do restauracji, są pierwsi w kolejce. Okej, okay, grupa Kombi jeszcze raz, nowy rozdział. I to tyle chyba z polskiej piosenki. Aha, polska piosenka się skończyła, polskie płyty, a teraz mamy zagraniczne. Zaczynamy od Norwegów. Aha, i Hunting High and Love. Grupa Aha, Hunting High and Love. Oprócz tego mamy Depeche Mode, Broken Frame, Depeche Mode, 82 rok, to jest chyba drugi album zespołu, albo pierwszy. Nie, Speak and Spill, to jest pierwszy, a to jest drugi album.
Simon and Garfunkel, Parsley, Slade, Rosemary and Till. Słyszeliście to? Jak zwykle, jak coś kręcę, to ktoś mi próbuje przeszkadzać. Okej, okay, słuchajcie. Simon Garfunkel, Parsley, Sage, Rosemary and Tim. I ty chociażby pierwszy kawałek Scarborough Fair. Scarborough Fair źle mi się kojarzy. Byłem tam, zostawiłem mój nowo zakupiony aparat fotograficzny w sklepie. Jak już wróciłem po jakichś 4-6 minutach, jak się zorientowałem, że zostawiłem, śladu po nim nie było. Już chyba wam to mówiłem kiedyś. Okej. Okay. Czas na amory. Zbiera się komuś na amory? No słuchajcie, na pewno nie mi, ale Julio Iglesias, Amor, Amor, Amor. Proszę bardzo, Julio Iglesias i jego album Amor. Jak po hiszpańsku Amor? Po hiszpańsku chyba Amore. Inna okładka w Hiszpanii wydana, no ale te same kawałki, tylko więcej hiszpańskiego, bo tutaj chyba coś nieco się jednak po angielsku śpiewa. Dobrze, jeszcze raz Julio Iglesias i Begin the Beguin. Begin the Beguin. Zobaczę, czy jest plakat. Nie, nie ma plakatu, bo czasami bywa w tej płycie plakat, ale nie w tym momencie. Ok, Super Trooper. Super Trooper, największy przebój na tej płycie, dla mnie przynajmniej, a zwłaszcza 31 grudnia, największy przebój to co? Druga strona, pierwszy utwór. Chciałem powiedzieć thank you for the music, ale dziękuję za muzykę, bo to fajna muzyka. Happy New Year, to jest bardzo fajna muzyka. Kawałek totalnie nieznany w Wielkiej Brytanii, nigdy przez radio nie grany. Przynajmniej ja tyle stacji różnych słuchałem, zwłaszcza państwowych, i nigdy nie słyszałem tego kawałka. Dwa egzemplarze i tam chyba już stop ze cztery, nie no, dwa egzemplarze. Także cztery egzemplarze mamy Happy New Year. Okej, okay, zdaje się, że jeszcze raz mamy ABBA, tym razem Greatest Hits i zdaje się, że mój telefon dzwoni, który akurat nagrywa też. Nie, oprócz kamery jeszcze telefon mi nagrywa. ABBA, największe przeboje, a tu mamy Fernando, Mamma Mia, SOS, Waterloo, I do, I do, I do, I do, I do, Ring Ring, So Long, Honey, Honey i tak dalej, i tak dalej. Frank Sinatra będzie, chyba nie w tym filmie, w jednym z następnych. To było kiedyś na Rynku na Wolności, pamiętam, a tu Tania Maria, no dobrze. I płytka taka jazzowa trochę. Trochę jazzu, trochę latynowskich rytmów. Także dosyć fajna, przyjemna dla ucha, tak na wieczorowe, na późno wieczorową porę. Bobby Vinton, Blue Velvet, Bobby Vinton, Roses is Red. Ktoś jeździł u was na kolonie w latach 70., 80.? Tam taka pioseneczka była. Znaczy, jak ja byłem, to byłem na paru koloniach tylko, ale chyba na każdej się śpiewało. Czerwone róże, róże są, a fioletowe to bzy. Cukier ma słodki smak, lecz słodsza jesteś ty. To właśnie jest Roses and Red. To jest kawałek Boba Wintona, ktoś tekst zrobił polski i na koloniach bardzo często się śpiewało. Słuchajcie, kończymy, już prawie. Sarah Brightman, The Songs That Go Away. To ta pani w musicalach coś śpiewa i z Andreasem, tym niewidomy z Włoch. Andreas Bocelli i Sarah Brightman, co zaśpiewali piękny kawałeczek. A tu produkcja Andy Lloyd Webber, Richard Rogers, Steven Song, piosenki Irving Berlin, Mervyn Hamilch, dużo kompozytorów śpiewa, ale wszyscy związani z musicalem. I ona, na końcu ona. Ona to jest największy przebój w języku angielskim Charlesa Aznavoura. Album nazywa się Tapestry of Dreams. Tapestry of Dreams i Charles Aznavour fantastycznie śpiewa po angielsku z jeszcze fantastyczniejszym akcentem francuskim. No tak mocny akcent francuski, no ale ktoś go przebił. Pamiętam na autostradzie we Francji, gdzieś tam jedziemy do Bordeaux, no i dojeżdżamy do następnej z bramek. Okazuje się, że kartą nie mogę ani polską zapłacić, ani angielską, że gotówka tylko. No gotówka 23 euro, ja mam 20 euro, wrzucam 20 euro, myślałem, że ktoś się zlituje. Przepraszam, wrzucam 21 euro, myślałem, że ktoś się zlituje, ale nic. No, naciskam intercom, guzik, mówię do pani, że po prostu chciałbym zapłacić kartą, a nie wychodzi mi płacenie kartą, że gotówka ma, ja już całą gotówkę wrzuciłem, a jeszcze mi ciągle 2 euro brakuje. Czy mówisz po angielsku? No tak mówię. No i no to co chcesz? No i zaczynam jej mówić jeszcze raz od początku. I ona zaczyna coś mi po angielsku niby mówić, ale to dla mnie był francuski, nie angielski. I wreszcie po jakimś 5 minutach zdenerwowała się i mówi, dlaczego ty mówisz po angielsku? Mówiłeś, że mówisz po angielsku, jak nie mówisz po angielsku?
No ale miałem z tyłu Francuzów, którzy dali mi 2 euro, ja im dałem 2 funty za to, no i tak, byli zarobieni, a ja przejechałem tą ostatnią bramkę. Dobra, słuchajcie, kończymy. Zapraszam Was do następnego filmu, do następnego spotkania. Kubka jest przygotowana, chyba zaczniemy od Roka. Tak, Rok w następnym odcinku, także wszystkich serdecznie zapraszam i pozdrawiam, życzę udanej pogody, naprawdę słuchajcie, macie wakacje, macie urlopy, także życzę Wam fantastycznej pogody. W dzień niech się leje słońce, promienie słoneczne niech się leją z nieba, a w nocy niech pada deszcz. Dobrze, na razie, cześć Wam.